Skądzieli robiło się nici, no i są pierw trzaje było dobrze wysusyć. Niektóre gospodynie kładły te włókna do pieca chlebowego jak wyjeny chleb. Kądziel musiała być suchutko, co by dobrze się wycesała, bo nie wiem, jakby się starał, to po cierlicy zawdy trochę pościeżyło stało i trzeba było dokładnie wycesać. Do cesania była tako deska z powbijanymi ostrymi goździami. Wycesany len był taki mięciutki, prawie jak włoski. Wtedy wiązało go się w takie wiązki, co mówiło się na to chłopki. Tero nadesła pora na przędzenie nici. Na to cas był ino w zimę. W zimowe wieczory, jak już było syćko w łoborze łobrządzune, dzieciska nakormione, mama brali się za przędzenie lnu. Za oknem hulało wietrzysko, a w izbie przy ciepłym piecu na ławie siadali mama z kołowrotkiem, czasami przychodziły sąsiadki, albo jakoś kumosia, i robota słaino furcało. Mama zakładali kądziel na kołowrotek, a sąsiadki, co tam kumoski, przychodziły z wrzeciunkiem. No bo kołowrotek był trochę za duży, co by go nosić na grzbiecie. I tak skądzieli na śpulkę kołowrotka, albo na wrzeciunko, ciągnęła się zgrzebno nitka. Jak już śpulka, czy wrzeciunko było pełne, to nici przewijało się na motowidło. Na tym motowidle wiązało się nici w kępki. Ja wiem, że kto tego nie widział, jak to się robi, to trudno będzie mu to pojąć. Ale to było dobrze pomyślone, bo wiadomo było, ile już jest metrów przędzy uprzędzone. Jak przyszły ze dwie albo trzy kobiety, u opowiadaniom nie było końca. A dzieciska siedziały na łóżku i dokąd nie posnęły, to z otwartymi gębami słuchały, jak to było przed wojną, jak było za Niemców, jak to dziady po wsi chodziły, jak kogo straseło, a z czasami skóra ze strachu cierpła.